dzisiejszemu słowu, kazaniu nadałem tytuł, taki może troszkę dziwny, ale wyjaśni się w trakcie, bujany fotel trosk. Więc już rozumiemy, że będziemy mówić coś o troskach. Jasiu zrobił mi troszkę wstęp, mówiąc o radości, wplatając w to i troski, ale do tego dojdziemy za chwilkę. Skąd ten temat? Ten temat, moi drodzy, zrodził się przy wykonywaniu zadania domowego. No jak wam idzie zadanie domowe? Ja się staram. Zadanie domowe, przypomnę, polegało na tym, że prosiłem was, abyśmy czytali kazanie na górze. Abyśmy czytali go codziennie, oprócz wiadomo tych tekstów, które sami czytamy dla własnego rozważania. Dodatkowo prosiłem o dołączenie do tego kazania na górze. Wiecie, i zaczęło to we mnie bardzo mocno pracować. I kiedy po raz, nie wiem, który z rzędu czytałem ten fragment z 6 rozdziału na temat trosk, a konkretnie czytaliśmy razem z żoną wieczorem, gdzie nagle przy którymś z rzędu czytaniu, nagle jakbym obuchem oberwał po głowie. Bo mi Duch Święty powiedział, czytasz któryś z rzędu raz, ale jak z wykonaniem? Tak sobie pomyślałem, czy ja się troszczę? Kochani, troska ma różne oblicza. Troska ma oblicza, że tak powiem o tych dwóch skrajnych, czyli wiecie, można się zamartwiać w ten sposób, że można, nie wiem, nie spać po nocach. To może być coś dramatycznego. Ale troska może być też czymś takim zupełnie codziennym. Po prostu gdzieś angażuje to nasze myśli. Jedno i drugie jest troską. Boże Słowo mówi, że mamy wszelką troskę złożyć. Każdą. I tę taką codzienną, zwykłą i tą przygniatającą nas. Wiecie, i kiedy tak zatrzymałem się w czytaniu tego słowa, przyznałem przed rzeczoną, słuchaj, ale to nie tak do końca jest ze mną. Pytam jej. Jak myślicie? Chwilkę pomyślała i pokiwała głową, no ja też. Jestem w 100% pewny, że gdybym teraz zrobił sondaż, prosząc was o podniesienie ręki, nie będę tego robił, bo i tak mam pewność, że nie wiem, dobrze ponad 90% byśmy się przyznali do tego, że troska nam nie jest obca. Jakakolwiek, czy ta delikatna, czy ta ogromna, że na co dzień gdzieś żyjemy z troską. Bardziej lub mniej uświadomioną. Kochani, i dotarło do mnie to do mnie, że my to tolerujemy, a nie powinniśmy. I chociaż, wiecie, przyszedłby czas na wtorkowych usługach, na ten fragment, bo jak wiecie, na wtorkowych wieczorach rozważamy kazanie na górze skrupulatnie, ale za długo bym musiał czekać, a to się pali we mnie już. Więc wybaczcie, że robię taki troszeczkę dzisiaj wtorkowe nabożeństwo, bo wskakujemy w temat wtorkowy, ale może też będziecie zachęceni do tego, żeby i we wtorek być. Troszkę zobaczymy dzisiejszy klimat tego usługiwania. Moi drodzy, troska jest powszechna. Powiedziałem już to przed chwilką. Wiecie, kiedy się przygotowywałem do tego zwiastowania, nawet sobie napisałem takie jedno zdanie. Jedno, w zasadzie to są dwa słowa. Słowa, które są odpowiedzią przeciętnego, statystycznego chrześcijanina, kiedy mówi mu się nie troszcie. Co odpowiada? Łatwo powiedzieć. Prawda? Wiecie, kiedy to miałem już zapisane, akurat tak się złożyło, że chyba po południu z kimś rozmawiałem. Właśnie na ten temat. I wiecie, co usłyszałem? Łatwo powiedzieć. Uśmiechnąłem się, wiecie, nie wypadało mi się śmiać, bo poważna sprawa, ale niewiele brakowało, abym się naprawdę szeroko uśmiechnął. Bo było to taki stempel na to mówię. Tak odpowiadamy bardzo często. Jeśli nie odpowiadamy, to tak myślimy. Ha, nie troszcie. Ale jak? Łatwo ci mówić. Moi drodzy, mówiłem ostatnio, chyba miesiąc temu, albo no, w każdym razie na ostatnim słudze, na temat tego, że mamy być wykonawcami słowa. Nie mamy czasu na to, żeby już wracać do tamtejszego słowa, ale myślę, że pamiętacie, jak niesamowicie to jest poważne.
że niczym nie jest pożytecznym w zasadzie dla nas, albo nie przynosi to żadnych owoców, jeśli pozostajemy na słuchaniu, jeśli nie idziemy do tego, żeby być posłuszni i wykonywać. A więc zerknijmy na to, co mówi Biblia, niektóre oczywiście fragmenty, na temat troski. Rozpoczniemy oczywiście od tego fragmentu z Mateusza 6 rozdziału. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się. I przeskakujemy dalej do wersetu 31. Nie troszczcie się więc. 34. Znowu, nie troszczcie się więc. Będę cały ten fragment czytał później, więc tylko wskazuję na te wersety. Zobaczcie, w jednej wypowiedzi Jezusa trzykrotnie podkreślone nie troszczcie się. Apostoł Paweł w liście do Filipian co mówi? Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Zobaczmy jeszcze jedno miejsce albo dwa. Tutaj nie występuje słowo troska, ale zamiennie słowo ciężar, a chodzi o to samo. Hebrajczyków 12:1. Więc złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. I jeszcze jedno miejsce, list Piotra 5, to jest pierwszy list Piotra 5:7. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Wszelką troskę złóżcie. Moi drodzy, i co my na to? Słowo Boże mówi, my słuchamy, my przytakujemy, my się zgadzamy, a w życiu codziennym się troszczymy. Kochani, coś nie tak. Zanim przejdziemy do analizy tego wersetu, może tak troszeczkę inaczej, czyli tak zdanie po zdaniu, słowo po słowie, może nie słowo po słowie, ale werset po wersecie, to jeszcze dwie myśli na temat troski. Takie ogólne. Wiecie, troska oprócz tego, co już wspomniałem, że jest tak bardzo powszechna, tak oswojona, taka naturalna wręcz w naszym życiu, przynajmniej u większości z nas, to oprócz tego jest niebezpieczna. Niebezpieczna. Wiecie, troska jest czymś, co tak naprawdę rujnuje nasze życie i duchowe, i fizyczne. O fizycznym nie będę za dużo się rozwodził ze względu na czas, ale chyba wiemy, że troska czy stres potrafi wpływać po prostu na nasze zdrowie. Każda choroba, normalna choroba, którą lekarze rozpoznają, wiele z nich ma źródło w stresie. To chyba znamy, nie chcę o tym się rozwodzić. Ale wróćmy do tego, o czym może bardziej chcę powiedzieć, o tych duchowych aspektach. Wiecie, troska tak naprawdę odwraca nasze myśli od Boga, prawda? No bo jak? Nie da się myśleć jednocześnie o dwóch sprawach. Przynajmniej na pewno nie mężczyźni. A myślę, że kobiety chyba też nie. Potraficie myśleć jednocześnie o dwóch sprawach? Widzę po ich uśmiechach, że raczej nie. Nie da się. Kochani, nie da się jednocześnie radować Bogiem, nie da się jednocześnie być skoncentrowany na Nim i jednocześnie zamartwiać się o różne sprawy. To się wyklucza nawzajem. Więc kiedy koncentrujemy się na trosce o jakąś rzecz, która nas pochłania, wtedy nie koncentrujemy się na Bogu. A wiecie, co mówi list do Kolosan? Że mamy więcej myśleć o tym, co w niebie, niż o tym, co na ziemi. Więc już kolejne słowo przekraczamy. Ale chciałbym teraz powiedzieć też to, o czym już była dzisiaj mowa. Troska blokuje naszą chwałę i uwielbienie. Czy nie da się też powiedzieć mi coś takiego, że mamy się, nie wiem, radować pomimo trosk. To nie tak. Może mówiąc to, rozumiemy pomimo naszych obowiązków, pomimo naszych ciężarów czy sytuacji, które trzeba po prostu zorganizować i załatwić. To tak. Ale nie pomimo trosk. Ten werset, który już był dzisiaj zacytowany przez brata Janka z Izajasza 35 rozdziału. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie, co zrobią? Znikną. Znikną. One nie będą funkcjonować razem. Albo jest jedno, albo jest drugie. Nie będziemy mogli radować się Bogiem, żyć w uwielbieniu, żyć takim radosnym życiem, jednocześnie się troszcząc.
Nie chcę już tutaj dalej rozwijać tego, jak bardzo potrzebne, jak bardzo konieczne jest, abyśmy żyli życiem pełnym radości. To jest tak ważne, ale to jest temat zupełnie na odrębne usługiwanie. A więc uważajmy, bo troska nas w tym blokuje. Co więcej, troska też blokuje nasze świadectwo. Świadectwo wobec innych, dla innych. Bo po pierwsze, kiedy jestem skoncentrowany na sobie i rozmyślam i trawię to wszystko, co tam mnie męczy, to po pierwsze nawet nie mam ochoty. Nawet nie mam siły, żeby być otwarty, patrzeć na innych, patrzeć, komu mogę pomóc, komu mogę usłużyć, bo koncentruję się na sobie. A wiecie, a jeśli bym się nawet zmusił, to jest puste. To jest takie z tego z płuc. Bo albo to nawet będzie widać na mojej twarzy, że mówię o czymś innym, a coś innym przeżywam, albo po prostu to jest nieautentyczne, a to wszyscy wyczuwają. I w końcu troska niebezpieczna jest dlatego, że okazuje naszą niewiarę. To tylko tak mówię jako taki punkt, ale rozwinę go za chwilkę. Mówiłem też o tym z listu do Hebrajczyków, że troska nas usidla. Ciężar nas usidla. To mówi Boże Słowo. Ja tego nie wymyśliłem, ale wiem to z praktyki, że tak jest. Troska, zmartwienie wiąże nam nogi. Nie potrafimy biec do przodu. A kontekst tego słowa podaje jasno, że końcówką jest śmierć. Wiecie, kusownik nastawiając sidła nie robi to dla przyjemności. Żeby zwierzyną sobie, nie wiem, zdjęcia jej porobić, ale po to, żeby ją zabić. Więc sidła, które zastawia nam grzech, ale to nie dziś o tym, ale i troska doprowadzą nas bardzo w złe miejsca. Kochani, i chciałbym właśnie teraz posłużyć się tym obrazem, który już umieściłem w tytule zwiastowania. Ten bujany fotel. Wyobraźcie sobie właśnie, że siedzimy na takim bujanym fotelu, kołyszemy się, trawiąc nasze troski. I co to pomaga? Wiecie, to chcę przenieść to na duchowy obraz. Na duchowy obraz. Mamy być w drodze. Ostatnio na modlitwach to wciąż słyszymy. Mamy pracę do wykonania. A jak daleko zajedziemy na bujanym fotelu? To nie jest narzędzie, którym możemy poruszać się, przemieszczać. Więcej, fotel bujany nie jest narzędziem do wykonania jakiejkolwiek pracy. Wiecie, siedzimy sobie w takim odrętwieniu, w takim nijakości. Robimy pozorne ruchy, ale stoimy w miejscu. W takim duchowym odrętwieniu. Bujamy się i nic z tego, żadnej pracy, żadnego ruchu. Więc uważajmy na to, jak traktujemy Boże Słowo. A teraz, moi drodzy, przeczytajmy już ten tekst z Ewangelii Mateusza i po wersecie będziemy go króciutko rozważać. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że ani nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zaczniejsi niż one? A kto z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. I tak jak powiedziałem, chcemy tak werset po wersecie przyjrzeć się temu tekstowi. Więc raz jeszcze werset 25, ale troszeczkę inaczej go przeczytam, nie zmieniając jego znaczenia, tylko troszkę zaakcentuję podział, jaki sam Pan Jezus tutaj zrobił. Słuchajcie się w ten sposób.
Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje. Nie troszczcie się o to, co będziecie jedli albo co będziecie pili. Nie troszczcie się o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Zauważyliście jakby trzy segmenty? Oto Pan Jezus mówi w tym wersecie, nie troszczcie się, i podaje jeszcze jakby trzy segmenty, trzy aspekty, które tak naprawdę obejmują całość naszego życia, istnienia i funkcjonowania. I powiem wam, że gdybyśmy byli naprawdę wrażliwi na Boże Słowo i gdybyśmy byli tymi, którzy chcą Go wykonywać w 100%, to nam ten werset wystarcza. Nie musimy już nic więcej. Tylko że Jezus wiedział, jakimi naczyniami słabymi jesteśmy, i poszedł dalej. Poszedł dalej, wiecie, jak to w żydowskim zwyczaju, według rabinistycznych metod nauczania, poszedł od ogółu do szczegółu. Czyli zaczął to uszczegóławiać. I do tych trzech segmentów, do tych trzech jakby sytuacji życiowych dodał trzy przykłady. I kończy to potem takim kulminacyjnym punktem, do którego na końcu dojdziemy, który nam daje tą najważniejszą odpowiedź, czyli pytanie jak. Bo to wszystko fajnie brzmi, tylko jak. Ale Jezus to umieszcza na końcu. A więc przyjrzyjmy się tym trzem jakby segmentom, trzem działom, na które to sam Pan Jezus podzielił. Więc najpierw mówił troska o życie. Troska o życie w sensie takiego istnienia, naszego życia. Drugie, troska o, Jezus mówi o jedzenie, picie, ale to można jakby zamieścić wszystko, co dotyczy po prostu naszego ciała, czyli już wspomniane jedzenie, nasze zdrowie, no wszystko, co ma związek z naszym ciałem. I w końcu troska o, Jezus mówi o ubiór, ale rozszerzam to, po prostu chodzi o całokształt naszego bycia. Tu chodzi o nasze utrzymanie, nasze finanse, nasze najpotrzebniejsze dobra, które musimy mieć. I tutaj Jezus mówi o tych trzech sprawach. I kochani, teraz chcę już przejść dalej, jak Jezus dalej argumentuje. Jezus podał ten werset i co powiedział? Nie troszczcie się. I gdybyśmy byli wrażliwi i słuchali, wystarczyłoby. Ale Jezus podaje jeszcze większe szczegóły. A więc przypatrzmy się temu pierwszemu. Nie troszczcie się o życie swoje. I dalej czytamy w tym samym wersecie, czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Kochani, zastanawiałem się na tym, o co tutaj chodzi. Kiedy tak się zastanawiałem, to przyszło mi na myśl to pytanie, a kto jest dawcą życia? No któż inny jak nie Bóg? Słuchajcie, kto spowodował, że ja i ty się pojawiłeś na tym świecie? To Bóg dał nam życie. Tą najcenniejszą, największą wartość. Zgadzamy się, że życie samo w sobie jest największą wartością. Wiecie, czasem słyszy się, że nie wiem, ktoś miał wielki wypadek samochodowy, samochód skasowany. To nic. Przeżył. Żyje. Prawda? To dobro jest nieważne. Żyje. Zachowane jest to największe dobro. Kochani, skoro Jezus dał nam życie, to największe, najcenniejsze dobro. Słuchajcie, On się też zobowiązał do tego, żeby je zabezpieczać. To, słuchajcie, w Jego ręku jest wszystko, co dotyczy naszego życia. Sparafrazuję pewien zupełnie inny fragment, który jest w innym kontekście, ale myślę, że on tutaj mimo wszystko pasuje. Sami zobaczycie, który to fragment. On, który dał nam życie, jakżeby wraz z Nim nie miał darować nam wszystkiego. Ale zaraz kolejny fragment, który już mówi zupełnie wprost. To jest z listu do Filipian. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. I gdybyśmy czytali ten fragment, to przecież tam jest kontekst materialny. Jak najbardziej duchowy też. Ale to tam jest ujęte w kontekście materialnym. Więc Pan Bóg, dając nam życie, dając nam to, co jest najważniejsze, obiecuje i jakby zobowiązuje się do tego, że On wszystko inne zabezpieczy. Słuchajcie, On, nasz Pan Bóg, Stwórca, który mnie stworzył, mnie powołał, On jakby przewidział początek życia, pojawienie się moje na świecie, ale również i koniec. Ale również i koniec. My nie mamy pojęcia kiedy, ale On go już zna. Więc słuchajcie, jaki sens troszczyć się o to? Jaki sens też bać się, nie wiem, jakiejś
przypadkowych zdarzeń, w sensie jakiegoś wypadku komunikacyjnego, czy jakiejś nagłej choroby. Słuchajcie, skoro Bóg o wszystko się troszczy, skoro Bóg przewidział mój koniec, On nie pozwoli na to, żeby jakiś przypadek o tym zadecydował. To jest w Jego ręku. To jest w Jego ręku. On nie pozwoli, żeby jakieś dziwne rzeczy, okoliczności miały Mu to wytrącić i żeby coś innego miało o tym zadecydować. Kochani, skoro On tak bardzo troszczy się o nas, o nasze życie, to jak żeby nie miał się zatroszczyć o wszelkie inne szczegóły? Pozwólcie, że przeskoczę jeden werset do 27, a później cofniemy się. A kto z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? Gdzież tu życie? Ale jest. Posłuchajcie uważnie. W tym fragmencie chodzi właśnie o to samo, o życie. Dziwnie to brzmi. Kto z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? Słuchajcie, inny fragment, inny przekład mówi, że nie tyle troszcząc, co choćby o to najbardziej zabiegał. Wyobrażacie mnie sobie, że stanę przed wami we wtorek o łokieć wyższy? Mówię, łokieć to 46 centymetrów. No miałbym gdzieś 2,30 mniej więcej. Słuchajcie, czy ja się o to troszczę? Czy ja się troszczę o to, żeby we wtorek być wzrostu 2,30? No bez sensu. No przecież nawet bym nie miał się w co ubrać. Więc chyba nie o to chodzi. Z pomocą idzie inny też przekład. Samo słowo greckie tu użyte, nie będę sobie łamał języka na Grece, ale przeczytam tylko jego znaczenie. Ona ma podwójne znaczenie, wzrost lub rozmiar i tłumacze Biblii Warszawskiej właśnie poszli w tym kierunku, ale drugie oznacza życie lub długość życia. I tłumacze innych Biblii poszli właśnie w tym kierunku. Biblia Warszawsko-Praska podaje ten werset tak. Zresztą kto z was może, choćby o to najbardziej zabiegał, dorzucić do życia jedną chwilkę? I to już ma sens. Bo o to każdy by się starał. O to każdy by chciał dorzucić jeszcze chwilkę. Dorzucić jeszcze ten krok do ścieżki życia, czy pół kroku, bo 45 centymetrów to pół męskiego kroku jest. Więc, kochani, Jezus mówiąc o tym, podając ten pierwszy aspekt, że mamy nie troszczyć się o życie, On mówi jakby też, to nie ma sensu. Ja o wszystko zadbałem. Ja o wszystko się troszczę. Więc ty się nie troszcz o swoje życie. Więc jest to też jakby nakazem. Jezus mówi, daje nakaz, nie troszcz się. To nie jest prośba, to nie jest zachęta, to jest nakaz. Ale okej, idźmy do drugiego obrazu. Werset 26. Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? Jezus mówi do nas w ten sposób, spójrzcie. Słuchaj, kochani, czy widzieliście już fruwające ptaszki? Halo? Bo nie wiem, czyście zasnęli. Pytam, proste pytanie. Czy widzieliście już fruwające ptaszki? Mam nadzieję, że może niektórzy z was nawet i dzisiaj ich zobaczyli. Ale Jezusowi chodzi o coś innego. On mówi, spójrzcie, znaczy zwróćcie uwagę. Wyciągnijcie jakieś wnioski z tej obserwacji. I Jezus nam sam jakby ułatwia sprawę i podaje nam gotową odpowiedź. Wniosek z naszej obserwacji jest taki, że musi być ktoś, kto ich żywi. Że musi być ktoś, kto ich zabezpiecza. Oni nie mają na to możliwości. One nie mają na to środków. One nie potrafią zasiać, zebrać, zmagazynować. Nie potrafią. Więc nasz wniosek jest jeden. Ktoś musi ich żywić. A kto? Jest odpowiedź. Ojciec wasz niebieski ich żywi. Ale zwróćcie uwagę na to, jak to brzmi. Ojciec wasz niebieski. Czy Bóg jest ojcem tych ptaszków? No zobaczcie, nie. Bóg jest ich stworzycielem. I na tym polega ta różnica. Jezus to chciał zaakcentować. Bóg jest stworzycielem w stosunku do tych ptaków. Bóg jakby cały świat stworzył, podtrzymuje go do istnienia, zabezpiecza więc w ten sam sposób i te ptaki.
ale jest Ojcem naszym. Ale jest Ojcem naszym. I o ileż bardziej zadba o swoje dziecko, niż o swoje stworzenie nawet. Prosty przykład. Jeżeli jesteś ojcem, załóżmy, masz jakąś jesteś gospodarzem, załóżmy, i masz inwentarz, masz zwierzęta i rodzinę, o kogo bardziej się będziesz troszczył? O kogo najpierw? Kochani, gdyby przyszedł jakiś kryzys, gdyby przyszedł jakiś problem, to normalnie funkcjonujący ojciec sprzeda inwentarz, żeby kupić chleb. Prawda? To jest normalne. Więc o ileż bardziej Jezus mówi w innym miejscu, wy ludzie, którzy jesteście źli, potraficie dobrze robić dla dzieci swoich, o ile bardziej ojciec wasz. Kochani, i ten fragment mówi nam o tym, że skoro Bóg troszczy się o te ptaki, On zabezpiecza im pożywienie, to o ileż bardziej o swoje dzieci. O ileż bardziej Bóg zabezpiecza nam nasz byt, to czego my potrzebujemy do naszego ciała, do naszych potrzeb, do naszego funkcjonowania. Ale zanim przejdę do kolejnego obrazu, to jeszcze zobaczmy na jedną prawdę wynikającą z tych obrazów ptaszków. Ważną prawdę. W jaki sposób ptaki zdobywają pokarm? Widzieliście już ptaki, ja nie mówię teraz o pisklakach, mówię o dorosłych. Widzieliście już ptaszki siedzące na gałęziach, na płocie, na drutach, gdzieś może na łące, z głową do góry, dzioby otwarte i czekają, aż im tam coś padnie. Tak jest? Oj nie. Ptaki fruwają. Ptaki zdobywają pokarm. To nie jest tak, że obietnica, że się Pan Bóg o nich zatroszczy, to znaczy, że włoży im do dzioba coś. One muszą się postarać. One muszą latać, one muszą fruwać. Kochani, to jest tak samo prawda do nas. Obietnica czy nakaz nie troszcz się nie oznacza nakazu bierności. Nie oznacza, że mamy być bierni. I parę przykładów. Pierwszy może dotyczący naszego życia doczesnego, materialnego. Wiecie, rzadko z tego miejsca to mówimy. Łatwiej nam mówić o duchowych sprawach. Ale to ma przełożenie również i naszą doczesność. Kiedyś apostoł Paweł powiedział coś niezwykle prostego, ale niezwykle dobitnie. Kto nie pracuje, ten nie gnieje. Można to jeszcze prościej powiedzieć. Kto nie pracuje, ten nie gnieje. A to powiedział jakby w odniesieniu do tych, którzy uważali, że koniec świata jest tak blisko, że przyjście Pana jest tak blisko, że w ogóle już nie trzeba podejmować pracy. Moi drodzy, ale są ludzie i w dzisiejszych czasach, którzy wolą oczekiwać na pomoc, którzy oczekiwaliby wsparcia, ale siedzą w domu zamiast chwycić się roboty. Siedzą w domu zamiast chwycić się pracy. Wiecie, Pan Bóg to pobłogosławi, jeśli ktoś zacznie szukać. Da pracę, ale bądź jak ten ptaszek. Fruwaj, lataj, szukaj, a Bóg pobłogosławi. Trudno otwierać dzioba, jeśli się jest leniwym, żeby coś tam wpadło. Kto nie pracuje, niechaj nie je. Przejdźmy do innych spraw, bardziej duchowych. Wiecie, kiedy masz jakiś problem, kiedy chcesz, aby Bóg ci na niego odpowiedział, to znowu wymaga naszej koncentracji. To nie jest tak, że sobie będę siedział na tym fotelu bujanym i robił pozorne ruchy i myślał, że się sama sprawa rozwiąże. Do tego potrzebna jest nasza determinacja. Pan Bóg dał nam oręż, modlitwy. Jeśli trzeba, to postu. Prawda? Mamy walczyć o nasze problemy. Mamy zrobić to, co my możemy, a Bóg odpowie. Dwa przykłady. Takiej bardzo bardzo bliskie nam naszemu życiu. Mówiłem już o tym przez chyba okres wakacyjny, kiedy mówiłem o szczęśliwej rodzinie, więc nie będę się tutaj rozlekał. Tylko przypomnę, kochani, kiedy na przykład twoją potrzebą, twoją troską i zmartwieniem jest twoje dziecko, to się samo nie rozwiąże. To jest potrzebne właśnie to, żebyś latał i fruwał, abyś robił wszystko, co możesz, abyś stał w łomie i modlił się przede wszystkim. Cytowałem wtedy ten fragment z trenów, w jaki sposób mamy się modlić, ale mamy być też praktyczni.
Mamy zrobić wszystko praktycznie. Mówiłem wtedy, wsadź dziecko do samochodu, przywieź na spotkanie młodzieżowe. I tutaj jest całe spektrum, mówiłem o tym, więc się nie powtarzam. Kochani, a problem inny, na przykład problem dotyczący małżeństwa, dokładnie to samo. Jeśli masz problem, to nie czekaj, aż się sam rozwiąże. Modlitwa, ale także i mądrość w działaniu. Mądrość w działaniu. Rozmawiaj o wszystkim, co dotyczy waszych problemów. Nie tylko w sferze faktów, bardziej w sferze emocji. Zabierz żonę na randkę. Randka to tak się może źle kojarzy, ale po prostu spędźcie ze sobą czas. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rób. Fruwaj. Zabiegaj. Ptaszki fruwają. Kochani, ptaszki fruwają, ptaszki robią wszystko, co mogą, a Pan Bóg zabezpiecza. Mówiłem wtedy przy okazji tamtych usług, że jeśli my zrobimy wszystko, co możliwe, to dopiero wtedy Pan Bóg zrobi to, co niemożliwe. Kochani, prawdą jest, że ptaszki fruwają, ale Bóg to zabezpiecza. Tak naprawdę to Bóg zaplanował cały ten, nie wiem jak to nazwać, łańcuch ekosystemu w przyrodzie, który powoduje, że one znajdują to co trzeba, to, co im potrzebne. Więc moi drodzy, więc i my, tak jak powiedziałem, róbmy wszystko, co możliwe. To jest nasz obowiązek. Ale z drugiej strony nie możemy brać jakby odpowiedzialności za końcowy efekt. Bo za to jest Bóg odpowiedzialny. On nam to obiecuje. Bóg nam to obiecuje. Bóg się do tego zobowiązał. Bóg się zobowiązał do tego, że będzie się o nas troszczył. Że zaspokoi każdą naszą potrzebę. To, co cytowałem na początku. Ale gdzieś już wewnętrznie jakby słyszę, że nie jeden z was mówi, łatwo ci mówić. A życie jest życiem. A to nie jest takie proste. Moi drodzy, ale jeżeli tak mówimy, jeśli się chcemy martwić, może nie chcemy, ale jeżeli nie umiemy inaczej, tylko martwimy się, to wiecie co? To tak naprawdę okazujemy niewiarę. Może tego nie powiemy, ale sam fakt, że żyjemy w trosce, to jest tak, jakbyśmy rzucali Bogu w twarz, ja ci nie wierzę. Mówisz, że zaspokoisz, a gdzie to zaspokojenie? Czemu jeszcze go nie ma? Może tak nie mówimy, ale żyjemy. Nie jeden z nas. Moi drodzy, to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że w ten sposób zasmucamy Boga. Po prostu Boga zasmucamy swoją niewiarą. Tutaj później czytaliśmy w wersecie kolejnym, jak Jezus mówi o małowierni. Czyli sam Jezus mówi, że to jest problem z brakiem naszej wiary. To Boga obraża, to Boga zasmuca. Ale idźmy dalej. Kolejny obraz. To będzie trzeci obraz i potem przechodzimy już do punktu kulminacyjnego. I trzeci obraz. A co do odzienia? Czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej swej chwale nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o mało wierni? Kochani, Jezus jakby kontynuuje ten obraz. Obraz ptaków jest bardzo zbliżony do obrazu trawy, tych kwiatów. Czemu? Czemu Jezus ciągle idzie dalej, ciągle nam jakby drąży? Myślę, że po to, żeby to do nas po prostu dotarło. Wiecie, powtarzanie spowoduje, że kiedyś dotrze. Ja też ten fragment czytałem kilkanaście razy pod rząd i coś usłyszałem. A więc Pan Jezus znowu tu kolejny raz powtarza tę samą prawdę. Ale zauważcie, inaczej się ona rozpoczyna. Tutaj było tak, a propos ptaków było w 26, spójrzcie na ptaki. A teraz jest przypatrzcie się liliom polnym. Drobna różnica. Ale Jezus mówi, zwróćcie szczególną uwagę. Czy ptaki gdzieś tam nam fruwają, łatwiej ich zauważyć. Nie wiem, czy mieliście coś takiego, ja wielokrotnie, bo też wiele, wiele przyrody wokół mnie, gdzie mieszkamy, że zwracam czasem uwagę na jakiś szczegół, na jakiś kwiatek. Ja czasem biorę jakiś kwiatek do ręki i patrzę, to jest niesamowite. To jest niesamowite. To jest niezwykły kunszt.
Tak sobie się czasem zastanawiam, Boże, po co to? Po co taki artyzm aż na tym kwiatku? Na tym małym kwiatku, przez który idziemy, podeptamy, mało kto na to spojrzy, na coś tak, tak mało istotnego. Wiecie, że to jest bardzo mało istotne. Jezus mówi o tym sam. Mówi, że ta trawa, te kwiatki, te lilie polne, które są tak piękne, co z nimi się stanie? Wylądują w piecu. A Jezus mówił do słuchaczy, którzy to doskonale rozumieli. Wiecie, w tamtejszych czasach Jezus, ja wam kiedyś pokazywałem to zdjęcie z Góry Błogosławieństw, więc wyobrażam sobie, że siedział przed nimi duża łąka. Być może powiedział, nawet pokazując ręką, popatrzcie się na lilie polne, bo te lilie to były nie takie nasze ogrodowe, to był polny kwiatek na łące. Przepiękny kwiatek na łące. Jezus mówi, one będą w piecu. I tak wtedy się funkcjonowało. Tak wypiekano wtedy w starożytności, kiedy Jezus żył chleb. Kosiło się łąkę, suszyło się tą trawę. W tamtym klimacie to była kwestia jednego dnia. I tą trawę wkładano do pieca. Było to bardzo pomysłowe i bardzo praktyczne. Trawa błyskawicznie się podpalała, dawała duży żar i wkładano potem do tego chleb. Więc słuchacze ówcześnie doskonale to rozumieli, że ta trawa może być jutro suszona i w piecu. Jezus mówi, i popatrzcie się na nich. Jakie są cudne. Jaki artyzm na nich. Wniosek jaki? Popatrzcie, ja ich tak zabezpieczyłem. Popatrzcie, ja ich tak namalowałem. Popatrzcie, ja o nich tak zadbałem. To o ile bardziej o was się zatroszczę i dodaję już to słowo, o małowierni. Moi drodzy, czy dociera to do nas? Czy te przykłady, które przecież ja nie wymyśliłem, tylko cytuję za Bożym Słowem, docierają do nas, że skoro Bóg o przyrodę tak bardzo się troszczy, jakżeby nie miał zatroszczyć się o twój problem? Jakżeby nie miał zatroszczyć się o swoje dziecko, które stworzył, które ukochał? Moi drodzy, Jezus po raz kolejny mówi tutaj, nie troszczcie się. Zobaczcie na werset 31. Nie troszczcie się więc. I dalej podaje takie dziwne słowo, że tego wszystkiego poganie szukają. Wiecie, kiedy się troszczymy, to jesteśmy tak jak oni, tak jak ten świat. Słuchajcie, świat, ci ludzie, którzy nie poznali jeszcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, oni nie mają do kogo uciec. Oni nie mają źródła zaopatrzenia w ten sposób, jak my mamy. Więc dla nich to jest może bardziej naturalne, że pojawia się troska. Ale my, kiedy mamy źródło zaopatrzenia, mamy Ojca, który o nas się troszczy. Kochani, zanim przejdę do punktu kulminacyjnego, to jeszcze króciusieńkie podsumowanie a propos troski. A więc troska, kochani, po pierwsze, jak powiedziałem, jest bardzo powszechna i wręcz oswojona dla nas. Ale słuchajcie, pomimo to nie jest tylko jakaś tam, nie wiem, bagatelna sprawa. To nie jest jakaś tylko, nie wiem, negatywna emocja u nas, jakieś zaniedbanie. Kochani, to jest siła. Czy zauważyliście już to, że troska jest siłą, taką, że tak powiem, aktywną siłą, czyli działającą siłą. Ona najpierw się zbliża, przychodzi gdzieś tam, potem nas osacza. Jeśli nie reagujemy w porę, to nas w końcu będzie chciała opanować. Kochani, ileż to ludzi już siedzi sobie w tym bujanym fotelu unieruchomionych. Unieruchomionych troską. Myśląc, żałując, roztkliwiając się, ale nie idą do przodu. Po drugie, kochani, to co przed chwilką powiedziałem, troska powoduje niezdolność do wiary. Słuchajcie, jedno drugie wyklucza. Jezus sam powiedział, że jeśli się troszczymy, to jesteśmy ludźmi bez wiary. Posłuchajmy, kiedy mamy świadomość, kim jest Bóg, kiedy mamy świadomość, jak potężny jest Bóg, że On ma wszelkie zasoby, że On wszystko może uczynić, a że my jesteśmy Jego dziećmi, na którym Mu tak bardzo zależy, to On chce nam wszystko dać. Słuchajcie, gdyby to nie było teorią, tylko wiarą, to gdzie miejsce na troskę? Gdybym w to naprawdę uwierzył, to gdzie miejsce na troskę? A jeśli jest troska, to znaczy, że jest problem z wiarą. Ktoś kiedyś powiedział, że zamartwianie się jest jak ateizm i obrazą dla Boga. I po trzecie, kochani, troska w końcu jest zupełnie bez sensu. Kiedy się troszczyłeś o, załóżmy, swoje dziecko,
Kiedy naprawdę siedzisz, martwisz się i rozmyślasz, jak to z nim będzie, powiedz mi, co mu pomogłeś? Co pomogłeś dziecku, czy w jakiejkolwiek innej sytuacji troszcząc się? Totalnie nic. Troska jest zupełnie bez sensu. Nic nie pomoże. Robimy pozorne ruchy, kołysząc się. Ale nic to nie pomoże. Rujnuje nasze życie duchowe i fizyczne. I znowu jakbym słyszał gdzieś, łatwo ci mówić. Kochani, więc przechodzę już do punktu kulminacyjnego i będziemy zakończać. Więc tym punktem jest odpowiedź Jezusa, jak? Jak pozbyć się tej troski? Myślę, że ludzie oczekiwali już tej odpowiedzi. Okej, wszystko już wiemy, ale jak? Jezus podaje to w wersecie 33. Albo rozpocznę jeszcze od 32, od jego połowy. Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Jakże dobrze znamy ten fragment. Jakże dobrze znamy ten fragment. Ale wsłuchajmy się, w co on naprawdę mówi. Jezus mówi tu w tym miejscu tak. Szukaj mnie. Jeśli chcesz pozbyć się troski, to po prostu przyjdź do mnie. Jeśli chcesz pozbyć się tej troski, która cię zgniata, to po prostu mnie szukaj. Bądź blisko. Zadbaj o relacje. Rozkoszuj się mną, a wtedy ja zajmę się twoimi sprawami. Wyraźnie to jest napisane. A wszystko inne będzie wam dodane. Jezus mówi, jeżeli ty zaczniesz mnie szukać, jeżeli ty się przybliżysz do mnie, jeżeli ty będziesz miał czas na relacje ze mną, ja się zajmę twoimi sprawami. Jeśli dopóki się sam zajmujesz, to generuje troski. Ale jeśli ty przyjdziesz do mnie, jeśli będziemy mieć ten niesamowity czas z sobą, to ja się zajmę twoimi sprawami. To jest ekonomia Bożego Królestwa, której normalny człowiek nie umie wręcz pojąć, ale tak to działa. My wiemy, że tak to działa, bo to niejednokrotnie przeżywamy. Tak to działa. Moi drodzy, może powiem inaczej, że im bliżej jestem Jego, tym troski są dalej. Więc rada, przytul się do Niego, a On da ci ukojenie. To nie będzie działać inaczej. Słuchajcie, pokonać troskę nigdy nie pokonamy własną siłą. Wierzcie mi, to jest pozorne albo krótkotrwałe. Jeśli nie jestem blisko Boga, to mogę gromić troskę, nawet w imieniu Jezusa. A ona jutro znowu przyjdzie. Ale kiedy będę blisko Niego, ale kiedy będę w relacji z Nim, to On się o wszystko zatroszczy. To On usunie tą troskę, da pokój, da odpocznienie, da ukojenie. Więc do tego was chcę i siebie samego, bo od tego rozpocząłem, od siebie samego również zachęcić. Nie wolno nam żyć w troskach. Nie usprawiedliwiajmy trosk. Nie usprawiedliwiajmy to, że wszyscy się troszczą. Jeśli wszyscy się troszczą, to wszyscy nie są posłuszni Bożemu Słowu, które wyraźnie mówi nie troszcz się. Kochani, przeczytaliśmy to, co najważniejsze, ten punkt kulminacyjny tego nauczania. Ale zobaczcie, tam jeszcze jest jeden werset. Skąd on się tam wziął? I po co? Przecież to już takie wygląda na zakończenie. A tu jeszcze jeden werset. Troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Jeszcze tak dziwnie brzmi. To tak jakby Jezus nagle zaakceptował, że dzień może mieć swoje troski czy utrapienie. Jak to rozumieć? Dlaczego w ogóle to się tu pojawia? Myślę, że Jezus znowu chce jeszcze raz nam przypomnieć. Przez powtarzanie, tak dać taki stempel, taką klamrą to spiąć. Jeszcze raz powiedzieć, człowieku, dla twojego dobra nie troszcz się. Wierzę, że Duch Święty chce przyjść teraz do mnie i do ciebie. Potrząsnąć tobą i powiedzieć, człowieku, nie troszcz się. Dla twojego dobra nie troszcz się. Odrzuć troski, przybliżając się do mnie. To po pierwsze. Ale po drugie, zobaczcie, tu już jest wprowadzony nowy element. Nie troszcz się o coś do przodu, o dzień jutrzejszy. To wszystko to było o teraźniejszość. A tu jest nowy element, do przodu coś. Kochani, bo tak to bywa, że czasem niektórzy ludzie żyją w zasadzie takim życiem, które nie generuje trosk.
większych, jest okej. Okay. Wszystko jest dobrze poukładane. Tak naprawdę to nie ma o co się troszczyć. No nie, no tak dobrze to nie ma. O coś trzeba troszczyć, nie? No więc trzeba się troszczyć o przyszłość. Trzeba się troszczyć przecież o to, jak tam będzie za 10 lat z moją pracą, jaka będzie emeryturka, jak moje dzieci, albo może już moje wnuki, czy znajdą pracę, czy wyjdą za mąż, jak sobie dadzą rady, nie? Przecież tych trosk na przyszłość zawsze się znajdzie. Jeżeli nam braknie ich na teraźniejszość, to na przyszłość będą. A więc, Panie Jezus, zabezpieczaj ten fragment. Nie troszcz się o dzień jutrzejszy. Nie troszcz się o przyszłość. Kochani, zanim zakończę, czytając jeszcze raz ten fragment, tylko w innym przekładzie, to przeczytam wam coś, co stosunkowo bardzo niedawno, niecały miesiąc temu, dostałem na kartce urodzinowej. Wsłuchajcie się w ten tekst, który otrzymałem napisany na kartce urodzinowej. Sądzę, że to jest taka swobodna parafraza tego właśnie 34 wersetu. Możesz nieść obowiązki jednego dnia i Pan ci daje na to siłę. Ale nie możesz bezkarnie dorzucić ciężaru dnia jutrzejszego. Nie masz łaski na przeciążanie. Jeszcze raz to przeczytam, żeby się to utrwaliło troszkę. Możesz nieść obowiązki jednego dnia i Pan ci daje na to siłę. Ale nie możesz bezkarnie dorzucić ciężaru dnia jutrzejszego. Nie masz łaski na przeciążanie. Moi drodzy, ten fragment, którym już kończę, Biblii Warszawskiej jest troszkę dziwnie oddany. Ja poszukałem wszystkich innych, jakie miałem dostępne. Nie chcę z was zarzucać już o tej porze wszystkimi z nich. Uśredniłem, poskładałem tak, żeby to brzmiało strawnie dla nas, ale wierzcie mi wiernie, wiernie. Możecie, jak macie ochotę, posprawdzać sobie w innych przekładach. Ten fragment powinien zabrzmieć w ten sposób, albo powinien oddać tą myśl. Więc ten 34 werset taką myśl oddaje. Nie martwcie się o to, co będzie jutro, w przyszłości, bo o dzień jutrzejszy też się zatroszczę. W dniu dzisiejszym macie wystarczająco dużo obowiązków. Tak chyba jest zrozumiale. A więc nie martwmy się również o naszą przyszłość, bo o nią też się Bóg zatroszczy. Kochani, chcę życzyć sobie i każdemu z nas, abyśmy zaczęli tym żyć. Mówię we wtorki o tym, że błogosławieństwa, całe kazanie na górze nie są po to, żeby się nimi nad tylko zastanawiać, analizować, ale żyć. I niech nam Bóg w tym dopomoże. Ja chcę tym żyć. Ja chcę odrzucać troski, zbliżając się do Niego. Jest jedyna rada na odrzucenie troski. Być blisko Niego. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.